Panie trenerze, kolejna wygrana w meczu sparingowym. Czy sądzi pan, że jeszcze trzeba podszlifować trochę formę? Ja myślę, że tak, że dokąd jest czas i możliwości, to trzeba robić wszystko, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. Natomiast tak jak mówię, w tej chwili testujemy chłopaków jeszcze, przymierzamy na różne pozycje, także jeszcze jest na pewno, może dojść do wielu zmian przed meczem inauguracyjnym. A jeśli chodzi właśnie o tych testowanych zawodników, są to i gracze młodsi i starsi, ale jeśli chodzi o tych młodszych, to czuć u nich ten głód gry na poziomie trzecioligowym? Ja myślę, że to oni mają przede wszystkim predyspozycję do tego, żeby tutaj grać na poziomie trzeciej ligi. A jak oni to wykorzystają z naszą pomocą, no to już tylko i wyłącznie od nich zależy. Ale tak jak mówię, chcemy trochę młodszych zawodników z ciągu sprowadzić tutaj do drużyny i chcemy też troszkę przewietrzyć zespół. A ten rzut wolny Krzykowskiego z Sząbierek, chyba zna pan, że to naprawdę była fajna bramka. No, bardzo fajna, no to dlaczego nie? No piękną bramkę strzeli i z tego powinien się cieszyć, tak? A słychać było z boiska, że jednak ma pan trochę uwag do swoich zawodników. A zawsze coś można zrobić lepiej i dokąd możemy wyciągać z tego wnioski bez konsekwencji straty punktów, to jest wszystko ok, ale przyjdą mecze o punkty i trzeba będzie grać na niektórych pozycjach bardziej odpowiedzialnie. A jeśli chodzi o trzecią ligę, jak jeszcze będą wyglądać przygotowania Garbarni do ligi? Mamy teraz w środę sparing z Trzebinią, następnie z Podhalem Nowy Targ w sobotę i za tydzień po tym meczu mamy już inaugurację tutaj z Orlentami Radzyń Podlaski. Uważa pan, że to jest wymagający rywal, te Orlęta? No teraz to tutaj będą sami wymagający rywale, także te mecze będą już naprawdę bardzo chyba dobre, tak mi się wydaje, bo jeżeli się nie zagra dobrego meczu, to nie ma co marzyć o punktach. No i teraz na pewno będzie ułatwieniem w pewnym sensie to, że awansuje jedna drużyna i ona już ma ten awans do drugiej ligi. Tak, ale to trzeba wygrać ligę i to dużo mocniejszą niż ta, którą żeśmy wygrali, także myślę, że będzie wiele ciekawych spotkań, ale to dobrze, bo każdy każdemu może punkty odebrać. Mówiło się, że liga będzie bardziej taka dla większych klubów, a jednak pojawiają się drużyny, które jednak są z tej prowincji, powiedzmy. No są zespoły z prowincji, ale tam, gdzie jest prowincja, to z reguły jest ktoś z pieniędzmi i mogą sobie wtedy pozwolić na takie nazwiska, o których my możemy tylko pomarzyć, ale myślę, że treningiem, pracą też można dobrze grać. A która pozycja wymagałaby jeszcze wzmocnić? U nas jest kilka pozycji. Chcemy przede wszystkim umiejscowić fajnie młodzieżowców i żeby to wszystko dobrze nam zaskoczyło i zazębiło. I tutaj mamy trochę taką łamigłówkę, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. A jak jeśli chodzi o Marcina Cobaja, no wiecznie młody nie będzie i grać też nie będzie. Patrząc na Marcina, to się wydaje, że on wiecznie będzie młody, ale jest w doskonałej formie. Uważam, że spokojnie by sobie poradził minimum na poziomie pierwszej ligi. Ale cieszę się, że jest u nas i mają się młodzi chłopcy od kogo uczyć tak naprawdę.